Witam Was bardzo serdecznie. Następny trening Wam dzisiaj swój zademonstruję, jaki czyniłem podczas przygotowań do swojej selekcji. Będzie trening szybkościowo-siłowy. Jak będzie on polegał? Będzie polegał, tak jak widzicie, jest tutaj bieżnia 400-metrowa, bo zazwyczaj bieżnia ma 400 metrów. I tam mamy drążki. Będę wykonywał takie ćwiczenia. Zobaczę, jak to będzie szło, jak będę to znosił, bo to różnie to może być. Zadanie będzie polegało na tym. Robię 800 metrów na bieżni, czyli dwa okrążenia. Idę na drążek. Na drążku podciąga się 5 razy siłowo i robię jeden wymyk. Schodzę i znów na bieżnię. 800 metrów i znów na drążek. 5 podciągnięć i jeden wymyk. I tak 5 razy. No, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Dobra. Zaczynamy od bieżni. Te 800 metrów biegniemy tak, no nie wolno, ale żeby dostać no takiej zadyczki. No i żeby wytrzymać całe zadanie, czyli 5 okrążeń. 5 razy 800 przeplatane 5 podciągnięciami i wymykiem. Dobra, lecę. Spotykamy się na drążku, na pierwszej serii. Oczywiście drążka ma parę metrów. Jak widzicie, powoli sobie przechodzę, uspokajam oddech. No i na drążek. I robimy drążek. Drugie 800 metrów. Jedziemy. I później znów na drążki. I znów to samo. Kończę drugie 800 metrów. I doginam na drążek. Jedziemy na drążek. Na drążku znów 5 podciągnięć. I zobaczymy, jak z wymykiem, czy się uda wymyk jeszcze zrobić. Trzecie 800 metrów zaczynam. Jest nieźle. Pamiętajcie, nie zastępujcie treningu na zewnątrz treningiem na sali czy na siłowni. Trening na zewnątrz zawsze będzie lepszy. Czy to by był deszcz dzisiaj, czy śnieg, czy zima. Dobra, jeszcze jedno okrążenie. I trzecia seria na drążku. Kończę trzecią 800 i na drążek na trzecią serię. Dobra. Idealnie by było, jak po tych pociągnięciach od razu zrobić wymyk, ale różnie to bywa. Może zabraknąć prądu. To najważniejsze, żeby zrobić ten wymyk. Jak nogi się cofną, to wtedy stajemy pod drążkiem i jeden robimy, taki właśnie ten jeden wymyczek z wyskoku. No ale zobaczymy. Jedziemy dalej.
sami widzieliście. Już prądu trochę zaczyna brakować. Ale zobaczymy. Nieźle jest. 4800 metrów. Za mną idę zaraz na drążek. I czwarta seria na drążku. Dobra, kończymy piątą, ostatnią rundę, idziemy na piąte, ostatnie 5 pociągnięć w drążku. I jeden wymyk. Widzimy się na drążku, na ostatniej serii. No i po treningu, co zajęło to mi może z pół godzinki, powiem wam tak, czuję się bardziej zmęczony niż tak po takim długim tlenowym wybiegu po lesie. Widzieliście, że podciągnięcia jak podciągnięcia można było robić, ale już wymyk, już brzuch był na tyle dowalony po tych biegach tutaj, które były takie na pograniczu biegów tlenowych, bo to miało być w miarę szybko. Brzuch już jest spięty i te dwa ostatnie wyniki w dwóch ostatnich seriach. No wymyk trzeba było drugie podejście zrobić. A najważniejsze, słuchajcie, żeby zrobić to, co zakładacie. Jak nie zrobicie to według swojego planu, to tak jak widzieliście, zejść, 2-3 wdechy, jeden kroczek takiego podejścia, pyk i zrobić wymyk. Ważne jest, żeby dokończyć robotę. Robota ma być, którą sobie zaplanowaliście, zawsze zrobiona. No i tyle. Trzymajcie się. Na razie. Wkrótce następne treningi. Trzymajcie się. Hej. A, nie dajcie się zaskoczyć.